Witamy w przewodniku, który pokaże sposób rejestracji profilu dostawcy usług w bazie usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodanie nowego profilu jest możliwe z poziomu widoku głównego po kliknięciu przycisku Dodaj na kaflu dostawcy usług lub ikony Plus na nagłówku kafla. Formularz składa się z czterech części, w tym trzech obowiązkowych. Dane podstawowe. Dane teleadresowe, oferta szkoleniowa oraz części nieobowiązkowej, certyfikaty i uprawnienia. Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. W zakładce 1 dane podstawowe podajemy dane zgodne z dokumentem rejestrowym. Po wpisaniu numeru REGON, dane podstawowe oraz dane teleadresowe zaciągane są z rejestru REGON. Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te podlegają edycji. W przypadku wyboru podmiotu zagranicznego, dostawca usług nie ma obowiązku podania numeru REGON. Pamiętaj, że nazwa dostawcy usług musi być zgodna z nazwą podaną w dokumencie rejestrowym. Następnie z listy rozwijanej wybierz formę prawną, która również musi być zgodna z dokumentem rejestrowym. Można ją sprawdzić w bazie internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo w pierwszej części karty dostawcy usług masz możliwość przedstawienia dodatkowych informacji, uzupełniając pole Charakterystyka Działalności Firmy, będąca swojego rodzaju wizytówką Twojego przedsiębiorstwa. Można tu również dodać załączniki potwierdzające działalność firmy w postaci np. referencji. Licencji czy też certyfikatów. Ich maksymalna liczba to 10, a wielkość pliku to 5 MB. Pamiętaj, żeby załączone dokumenty nie zawierały danych osobowych, np. numeru PESEL, adresu zamieszkania. Jeżeli chcesz świadczyć usługi z możliwością dofinansowania, koniecznie pamiętaj, żeby dokument uprawniający do świadczenia takich usług: Dołączyć również w czwartej zakładce karty dostawcy usług certyfikaty i uprawnienia w części lista certyfikatów lub w zakładce uprawnienia z mocą prawa. Zakładka 2: Dane teleadresowe. Dane teleadresowe będą służyły potencjalnym zainteresowanym do kontaktu z dostawcą usług. Muszą być one zgodne z dokumentem rejestrowym Twojego przedsiębiorstwa. Po wpisaniu numeru REGON w zakładce 1, dane teleadresowe pobierane są z rejestru REGON głównego urzędu statystycznego. Dane te podlegają edycji. W przypadku zmiany danych w dokumencie rejestrowym, czy braku ich aktualizacji w bazie internetowej REGON głównego urzędu statystycznego, Dane teleadresowe należy uzupełnić zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym na dzień złożenia wniosku o wpis do bazy usług rozwojowych. Dane należy pobierać z dostępnych list rozwijanych. Dane: to jest numer telefonu i adres e-mail, dodaj za pomocą przycisku Plus. Jeżeli jesteś wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ZRK jako instytucja certyfikująca, zaznacz switch Tak oraz wskaż nazwę kwalifikacji, dla których jesteś instytucją certyfikującą zgodnie z informacjami zawartymi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Jeżeli jesteś upoważniony do przeprowadzania procesu walidacji kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, czyli ZRK, zaznacz switch Tak oraz podaj nazwy kwalifikacji, dla których jesteś upoważniony do przeprowadzenia procesu walidacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Zakładka 3 Oferta Szkoleniowa. W bazie usług rozwojowych dostawca usług ma możliwość uzyskać wpis z możliwością świadczenia usług rozwojowych z dofinansowaniem lub wpis bez takiej możliwości. Zaznaczając odpowiedź nie przy pytaniu: Czy chcesz świadczyć usługi z możliwością dofinansowania ze środków publicznych? Możesz przekazać kartę dostawcy usług do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji, dostawca usług może świadczyć usługi komercyjne, czyli bez możliwości dofinansowania. W przypadku wpisu z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem, należy poświadczyć spełnianie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego oraz poświadczyć przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Zakładka 4. Certyfikaty i uprawnienia. Wskazujemy dokument poświadczający prowadzenie wysokiej jakości usług, jak na przykład certyfikat jakości lub dokument wydany na podstawie przepisów prawa. Dodane dokumenty są widoczne jedynie dla administratorów systemu bazy usług rozwojowych i na ich podstawie są przydzielane uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania. Dodanie certyfikatu następuje po kliknięciu przycisku Dodaj certyfikat, a dodanie uprawnienia jest możliwe po kliknięciu przycisku Dodaj uprawnienia. Dodanie certyfikatu następuje poprzez wypełnienie formularza Dodawanie certyfikatów w polach oznaczonych czerwoną gwiazdką. W formularzu należy wskazać, jakiego rodzaju usług certyfikat będzie dotyczył. Następnie wybieramy nazwę certyfikatu z listy rozwijanej oraz uzupełniamy pozostałe dane, to jest numer certyfikatu, nazwę wystawcy dokumentu, datę ważności certyfikatu oraz zamieszczamy skan dokumentu. Dodanie uprawnienia z mocy prawa następuje poprzez uzupełnienie formularza dodawania uprawnień w polach oznaczonych czerwoną gwiazdką. W formularzu wskazujemy podstawę prawną z listy rozwijanej. Następnie opisujemy dokument uprawniający, uzupełniamy datę ważności uprawnienia oraz załączamy skan dokumentu. Na podstawie dokumentu uprawniającego określamy rodzaj i podrodzaj usług oraz uzupełniamy zakres uprawnień zgodnie z dokumentem uprawniającym wraz z podaniem zakresu godzinowego, jeśli widnieje on na dokumencie. Dane dostawcy usług wymienione na certyfikacie oraz dokumencie uprawniającym doświadczenia usług z dofinansowaniem muszą być zgodne z aktualnymi dokumentami rejestrowymi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na bieżąco aktualizuje listę certyfikatów, akredytacji oraz uprawnień z mocy prawa umożliwiających świadczenie usług rozwojowych z dofinansowaniem. Aktualna lista zaakceptowanych dokumentów znajduje się w serwisie informacyjnym bazy usług rozwojowych. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych Kartę dostawcy usług przekazujemy do weryfikacji. System automatycznie wygeneruje oświadczenie o zgodności danych, które należy zaakceptować, pobrać, wydrukować, podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej firmy, przesłać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w formie papierowej lub w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuAP, lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dziękujemy za uwagę.